Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Jak widzicie, dodali do gry Toyotę już bardzo dawno temu i tak, w grze są Toyoty już od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że marka Toyota wkracza po raz pierwszy do Forza Horizon 4. Tutaj chodziło bardziej o to, żeby pojawiła się Toyota Supra i te po prostu lubiane przez wszystkich modele. Natomiast już teraz możemy cieszyć się Toyotami. Na przykład tutaj mamy taką Toyotę offroadową, która nazywa się, żeby was nie skłamać, Land Cruiser Arctic Trucks. Tak się nazywa. Jeśli dobrze wypowiedziałem, jeśli nie, to mnie poprawcie. Tak sobie ona wygląda, jest to totalnie offroadowy samochód i takich offroadowców mamy 3, chyba że jest jeszcze jakaś specjalna wersja tych Toyot. Obecnie mamy 3 Toyoty dostępne i zdobycie ich nie jest specjalnie trudne. Wystarczy mieć odpowiednią ilość gotówki i po prostu zakupić je w sklepie, normalnie, nie trzeba ich nigdzie tam zdobywać, bardzo łatwo jest sobie je po prostu kupić, bez problemu. I to jest taka specjalna Toyota na specjalne hardkorowe śniegi, lody, żeby jeździć tam właśnie w takich trudnych terenach. I zaraz wam pokażę wszystkie te Toyoty. Wszystkie, każda z nich jest już offroadowa, to nie jest żadna tam uliczna, żebyśmy się tam ścigali nielegalnie, jak to Toyota zastrzega, my nie ścigamy się nielegalnie. A okazuje się, że ich najnowsza Toyota Supra z 19 roku pojawi się w najnowszym Szybkich i Wściekłych, tak? Gdzie no, tam nie ma nielegalnych wyścigów, a skądże? No ale do Need for Speed'a nie dali licencji na swoje fury, dlatego że powiedzieli, że nie, my nie damy wam licencji, bo nie wspieramy nielegalnych wyścigów, nie? No ale w filmie Szybcy i Wściekli to już chcą swoją Toyotę pokazać. No nieważne, o już dobrze, uspokójmy się. Więc co, mamy tutaj offroadową Toyotkę i zaraz wam pokażę jej jakieś mody. W sumie po co ja jeżdżę po drogach? To jest jeden z fajniejszych offroadowych samochodów w tej grze, który możecie mieć. Jest jeszcze jeden taki hardkorowy też od Toyoty, który możecie sobie mieć, a jeszcze jest taki trzeci, bardziej taki odciążony, delikatny Toyot. Taki tam, on chyba jest bardziej taki dakarowiec niż taki typowy offroadowiec masywny jak ten motherfucker tutaj. Mamy możliwe tutaj opcje tuningowe i całkiem ciekawie można go zmodyfikować. Nie jest taki goły i wesoły samochód bez niczego. Teraz wam pokażę, co możemy z nim zrobić. No tam parę zderzaków ma, jakieś tam takie podstawowe opcje tuningowe. I moi drodzy, zostawcie łapę w górę, żeby miał zasięgi lepsze i subskrypcje, jeśli wam się podobają moje filmy. Patrzcie. Tutaj co, mamy w standardzie taki zderzak, standardowy, nie? Ja sobie coś takiego zainstalowałem, ale możemy dać jeszcze coś takiego i niby ładnie wygląda pod tym kątem, ale jak spojrzymy z góry, to tak tutaj mamy taką dziwną ławkę, nie? Na dole, to jest dokładka dodatkowa. Możemy sobie haka zainstalować tutaj i tu możemy jeszcze sobie dodatkowo chlapacze machnąć do tego samochodu, nie? Tu możemy zrobić sobie swapy, jeśli by ktoś z was był tak szalony, może sobie wsadzić nawet 1.6 czterocylindrowy silnik albo V8 7,2 litra. Ja zostawiłem ten standardowy silnik, dlatego że lubię standardowe brzmienie samochodów w tej grze, jakoś tak znudziły mi się te swapy, powiem wam, nie? Tutaj możemy sobie poszerzyć jeszcze kapcie, jeśli chcemy. Samochód ma dość wysoki moment obrotowy na tych ustawieniach, które tutaj są, na tym standardowym silniku, z tym, że no, on nie przyspiesza jakoś cudownie, tak? Trzeba się z tym liczyć, że no, jest to jednak spora waga. Ja też mu tutaj dałem takie szerokie kapcie, może niepotrzebnie, to by lepiej sobie śmigał bez tego, ale turbo mu zostawimy jednak, nie? Coś tutaj wywalę, żeby był w klasie sobie A, o pięknie. I kapory też możemy dać mniejsze, to tam samochód nawet zyskuje, bo on, powiem wam, że będzie trochę lżejszy, nie? Tam waga, zobaczcie, idzie w dół,
O ile tam idzie w dół? Niewiele tam, parę kilogramów, z 5 kilogramów szacuję. Możemy sobie zjechać z tą wagą, felgi mamy leciutkie. I właściwie stunigowaliśmy sobie Land Cruisera. O, jeszcze tu możemy sobie polecieć trochę z mocą. Tutaj, no jak się zainstaluje te szerokie kapory, to już tam faktycznie jest nieciekawie. Ale możemy jeszcze tutaj coś. Cyk. No i tak sobie stunigowaliśmy. Nie jest to może najlepszy tunik, ale w klasie. A ten samochód jest całkiem spoko na offroady. Parę razy udało mi się nim wygrać na multiku, jak grałem na padzie. No, nie wiem, jakby mi poszło, gdybym grał na kierownicy na multiku. Muszę sobie trochę pograć. Zobaczcie, mamy tutaj taki wystający hak z tyłu. No, ale patrzcie, te światła z przodu nawet się świecą. Czy dają większy strumień światła? Tego nie wiem. Specyficznie dosyć się rusza tym samochodem. Na standardowym silniku, zobaczcie, maksymalne jego obroty to jest 6000 obrotów na minutę. To jest niewiele. I tym samochodem dość specyficznie się rusza. Jak gracie na automacie, to tego nie odczujecie, ale jak gracie sprzęgło plus kierownica, może sprzęgło plus manualna zmiana biegów, to nie da się nim tak ruszyć, wiesz, od razu, że gaz do końca, nie? To on ci gaśnie. Musisz to sprzęgło powoli puszczać, jakbyś ciężarówką ruszał. I wtedy dopiero ruszy, nie? To jest taka ciekawostka z tym samochodem. Niewiele jest pojazdów, które w tej grze mają tak niskie te obroty. To chyba diesel jest, kurde. Nie z diesel? Jaki on jest w standardzie? Cholera go wie. Brzmi jak moje Volt. Chyba diesel jest. Nie mam pojęcia. No, ale tak wygląda sobie jedna Toyotka. Bardzo ją lubię z wyglądu. Taki suwik, ale hardkorowy, nie? Kolejnym samochodem, kolejną Toyotą jest ten. To już jest potwór. Ja go zrobiłem na jakiegoś maksa. To jest Hilux Arctic Trax. Też arktyczny jakiś tam samochód. I tutaj już mamy poważną ilość koni mechanicznych pod maską. I chyba nawet słapa mu zrobiłem. Więc on nie brzmi tak naturalnie. Ale gdyby ktoś z was mówił: Lucek, a jak on brzmi w standardzie? Ty mi pokaż szybko. No to już ci pokazuję, to biorę sobie tego i tu mam w klasie C. Zobacz, tu wybieramy sobie już takiego normalnego. Lubię ten samochód, bardzo stabilny jest na offroadach, jak się tutaj jeździ w Fordzie. I tutaj też mamy, zobaczcie, 6000 obrotów na minutę maksymalnie w standardowym silniku. Nie wiem, czy to jest diesel, czy co to jest. W standardzie nie jest to zbyt szybkie. No ale jest sobie taki pick-upik. Też ma parę tam opcji modyfikacji wyglądu. Zaraz wam je pokażę. Tylko zajadę sobie na zamek. Lubię jeździć tymi offroadowymi furkami w tej grze i czasami się nimi też ścigam. Są oczywiście tam szybsze samochody do multika, czy do, w ogóle do jazdy, do ścigania się na offroadzie, czy tam na szutrze. No ale ja sobie je lubię wybierać. To jest takie, wiecie, masywne, wielkie pojazdy, nie? No, podoba mi się nawet. I weźmy sobie tutaj na plażę, może trochę pojeździmy. Także to nie jest tak, że Toyoty nie ma w grze totalnie, nie? Bo jest, tylko niekoniecznie te samochody, które my rozumiemy jako Toyota, nie? No to raczej już nie jest Toyota, tylko to jest jakiś potwór wielki. Tu po wydmach możemy sobie pochopsać. Tak, jak w Spin Tires, czy nie? Tutaj na przełaj... Co ty? Tu trzeba wyścigi jakieś zrobić. To jakieś torowisko jest, nie? Tak, i tutaj moment obrotowy ogromny. Ale niestety w standardzie trzeba troszeczkę samochód podkręcić, żeby on tam chciał jeździć, nie? Natomiast samo tłumienie wszystkich tam jakichś nierówności, bardzo fajna sprawa w tym aucie, bo mamy konkretne zawieszenie, wielkie gumy. Teraz wam pokażę. Zostawcie lajka Toyocie Hilux. Zobaczcie, jaki potworek. Wielkie, kurde. Ja nie wiem, kto takie koła tu zainstalował. Co oni sobie myśleli? No to jest do jeżdżenia po lodzie chyba, ten samochód. Po śniegu, po lodach. Tam gonimy te dzikie zwierzęta, pingwiny na Antarktydzie i potem możemy je wziąć na pakę.
i tam chyba też mamy lodówkę, to możemy od razu zamrozić i przywieźć do tego, nie? To ja będę mówił, wiecie jak się robi. Tutaj mamy już klasę S1. Samochód podobnie się tam tuninguje jak poprzedni Land Cruiser, Czy dałoby się go zrobić na drift? No kurde, pewnie, że tak. Trzeba byłoby dać koła od taczki i poszedł, nie? Da się go do klasy S2 zrobić, jak widzieliście, przed chwilą go tam miałem. Patrzcie, jakie małe felgi ma w ogóle. Podejrzewam, że możemy tutaj znacznie zredukować wagę, dając te felgi. 11 kg mniej, to jest sporo dosyć. No i tutaj, jeśli chodzi... Zobaczcie, nie możemy dać w ogóle węższych kół, muszą takie zostać, jakie są. Możemy sobie usunąć te światła z przodu i tam dodać jakiś docisk, ale ja nie chcę tego robić. Możemy zrobić też z tego takiego Forda Raptora, jeśli usuniemy te rzeczy tutaj. Ciekawe, czy się waga w ogóle zmniejsza. To mamy stan. O, waga się zmniejsza. Okazuje się, że te rzeczy tutaj na górze ważą 6 kg łącznie, bo jak to usuniemy, to mamy, czekaj, 6? Nie, 2 kg. Okej, te metalowe skrzynie, które są tutaj na górze, ważą 2 kg. Jak je usuniemy, to mamy 2 kg mniej wagi. No i tu mamy sobie różne słapy, chyba te same nawet co w poprzednim aucie, prawda? Możemy sobie zrobić napęd na tył, jeśli ktoś z was by chciał to robić w takim aucie. Te koła jak na potrzeby Fordzy... No chyba trochę za szerokie, prawda? Dobrze, że jest taki samochód, bo faktycznie jak gdzieś tam robimy jakiś meeting, to dobrze jest mieć takiego zimowego wielkiego gnoja, prawda? 500 kW mocy, 1600 kg wagi, dobrze zobaczyłem? To nie jest wcale dużo teraz, prawda? Poczekaj, jeszcze tutaj zobaczmy ten tuning. Nie, nie, jak 1600 kg wagi, to malutko samochodzik ma. Mocy żeśmy tutaj dodali sporo, tak? Więc on powinien tu nawet jakoś sobie jeździć. 300 km na godzinę, co ty chcesz, człowieku? Dobrze jest. Ty, a ciekawe, nie, no nie będę tak robił. Ładny ten samochód jest, nie chcę go tam psuć z wyglądu. Tutaj jest maksymalnie miękkie zawieszenie zrobione jak się da i dyferencjał zablokowany praktycznie całkowicie. W takim offroadowym samochodzie to nie przeszkadza, to jest spoko. I hop. Znacznie lepiej, dziwnie brzmi teraz samochód, nie? Teraz to zawieszenie niezbyt dobrze tłumi wierowności. Nie, no dobrze ta fura jeździ. Na większości wyskoków jest taka, powiem wam, stabilna, no. To jest taki plażowy samochód. Jak plaża zamarznie, to wtedy, nie? Mykamy na nią. I cyk. Nie wiem czemu zacisnąłem ręczny, ale... Patrz jak wylądowałem, prosto na drogę, nice. Czy da się tym driftić? No przy tej mocy... Może być ciężko. No, to jest samochód offroadowy, tutaj żeśmy z ciśnienia zeszli. Dałoby się go zrobić na drift, kurde, oczywiście, że tak. My różne samochody robimy na drift, ale zobaczcie jak świetnie sobie radzi chociażby teraz na tych... Na offroadach, na przełaju, tak? Tutaj nie ma problemu z opanowaniem tej fury, naprawdę. Teraz w drzewo przywalę, jak standardowo, jak popali jakiś samochód, to drzewo. Zawsze tak jest. Ała, ale sobie przywaliłem w palucha. No, force feedback jest naprawdę mocny w tej kierce, a to i tak nie jest jakaś tam topowa kierka, nie? Kurde. I tak, i to jest kolejna Toyota, ale to jest Hilux. I jeszcze jest jedna Toyota, która właściwie z Toyoty tam nie wiem, czy za dużo ma. Po prostu Toyota, że Toyota. Taka rówka typowa. Jak wejdziemy sobie tutaj, wejdziemy w Toyoty. Hops. I tutaj mamy Baja Track. No nie można powiedzieć, że to jest Dakarowa, bo wyścigi Baja to jest coś innego. No ale tak sobie wygląda. I mnie się ten samochód od razu bardzo podobał.
jak go pierwszy raz gdzieś tam zobaczyłem. Mamy tutaj taką żółtą lampę z tyłu. Jak ktoś z was wie, do czego to jest, to dajcie znać w komciach. Ja go chyba sobie porobiłem. Ta, już tutaj jest zesłapowany silnik standardowo. Musimy zdegradować samochód do ustawień fabrycznych, żeby posłuchać, jak brzmi w standardzie. Chociaż nie jest jakoś mocno porobionego, chyba robiłem do konkretnej klasy. Co mi się podoba najbardziej w tym pojeździe, to jest fakt, że na chwilę na padzie muszę pojeździć, że te przednie, że w ogóle tutaj zawieszenie bardzo ładnie pracuje. Tak, że super widać to tutaj, to no. O, może z tej kamery będzie to dobrze widoczne. Kurde, jak się dziwnie gra na padzie. No i spokój. Jak wygracie na padzie? Nie, no śmieję się. Na padzie też można fajnie grać. Bardzo ładnie to wygląda i jak tylko widziałem pierwszy raz gdzieś ten samochód w wyścigach, to chciałem go sobie ogarnąć, bo jest naprawdę w porządku pod tym względem. Podoba mi się z wyglądu, no ale to jest taki kit car, nie? Tutaj mamy karoserię, która nawet... nie wiem, czy tutaj mamy jakiekolwiek światła z przodu. To jest taka po prostu jedna wielka atrapa, nie mamy tutaj otwieranych chyba drzwi. Nie, to jest po prostu taki sama rama obudowana albo blachą jakąś taką cienką, zamiast szyb mamy pleksę. I to jest taka rajdówka offroadowa po prostu, hardkorowa, nie? No i tutaj mamy prawdopodobnie 7.2 V8 włożony, dlatego ta furka tak brzmi. Poznaję po dźwięku już, niespecjalnie mi się podoba ten dźwięk. Chociaż czasami warto włożyć do niektórych samochodów takiego swapa, bo okazuje się, że brzmi lepiej niż standard. No i tak, tutaj mamy na pewno swapa zrobionego. A nie, to V8 była 6.2, dobra. I tu mamy 7.2 litra V8, a ja włożę standardowy silnik. Możemy tutaj dać podwójne turbo i możemy dać napęd na 4 koła, bo ten samochód w standardzie ma napęd na tył po to, żeby był właśnie lżejszy. Mamy tu hardkorowe zawieszenie. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądają wyścigi Baja. Jeśli nie, to sobie zobaczcie, bardzo ciekawa sprawa. Tutaj możemy dać szersze kapcie trochę i felgi możemy dać, nie wiem jakie, czy te są najlżejsze. No nawet tutaj mamy lżejsze jakieś. Ja zawsze te daję do tych offroadowych, bo wiem, że one są po prostu najlżejsze, jakie mogą być. No i standardowo w tym samochodzie ulepszeń za dużo nie mamy i też pozmieniać za dużo nie możemy. Ja bym chciał, żeby tutaj była na przykład możliwość zmiany, dodania na przykład listwy LED-owej zamiast tych przednich takich dwóch wielkich lamp, co tam wam pokazywałem na początku, nie? Tutaj taką wielką listwę LED-ową, wtedy by ciekawie ten samochód, myślę, że wyglądał, czy ten pojazd. Ciężko to w sumie nazwać tak samochodem, nie? Jakiś taki trochę ramy, trochę tam rurek, trochę jakiejś blachy, kawałek pleksy. Ja nawet nie wiem, czy ma szybę to z przodu? Patrzcie, tutaj w ogóle się siedzi po środku. Nie, to jest tego typu samochód. To jest sama rama, zobaczcie, to jest obudowane tylko jakąś tam blachą. W tego typu samochodach, jak dodasz gazu, to od razu jest ci gorąco od silnika. Dlatego nie można tym samochodem jeździć wolno po prostu, żebyś miał się jak chłodzić. Chyba nawet nie ma przedniej szyby, ale ciężko mi tutaj to w grze zobaczyć. Jakiś plek? Nie, chyba nie ma. Chyba tylko z tyłu coś tam jest. Albo nawet nie ma z tyłu, zobaczcie, zamiast szyb po boku są siateczki, nie? I z przodu nie ma szyby, normalnie kierowcy w takich pojazdach mają założone kaski jak na motocyklu i sobie tak jeżdżą. W kaskach mają całą komunikację. Tutaj akurat jest pojedyncza osoba siedzi, ale czasami w takich offroadowych, rajdowych samochodach to mają jeszcze pilota, no i z tym pilotem po prostu się przez kaski porozumiewają, mają te swoje tam radia, nie radia. Tutaj chyba silnik jest z tyłu, nie? Nie wiem. No to jest tego typu samochód. Jak najmniejsza waga, jak największy hardcore, nie? No i w standardzie brzmi sobie tak.
Także myślę, że z tych wszystkich Toyot, które obecnie mamy dostępne w grze, brzmi chyba najlepiej, no nie? Jak myślicie? I ma bardzo wyrazisty ten dźwięk. Podejrzewam, że silnik nie jest jakiś tam bardzo duży. W okolicach 4 litrów V8. Tak brzmi przynajmniej jak na Fordze. No, w Fordzie Horizon mamy już Toyoty od bardzo dawna, chyba od samej premiery gry nawet, bo pamiętam, że ta Toyota już była od mega, mega dawna. Chyba od premiery nawet. Więc tak. Próbowałem się tym samochodem kiedyś ścigać na multiku, ale jakoś tak mi nie szło. Może powinienem sobie trochę odświeżyć ten temat, sprawdzić, jak teraz bym sobie poradził. Ulepszyliśmy standardowy silnik na maksa. Oh. Także wszystkie te trzy samochody możecie sobie kupić, jak chcecie, już dzisiaj w Fordzie Horizon 4. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie o lajkaczach, one są dla mnie bardzo ważne. Doceniacie moją pracę i moje zaangażowanie w tworzenie tego kanału, zostawiając mi lajkacza tutaj pod filmem. To jest dla mnie... Bardzo mnie w ten sposób doceniacie i motywujecie do następnej nagrywki. Czy nie? Trzymajcie się, hejka!